Cześć. Wszystkim tutaj Adam. Dzisiaj znowu inny ciekawy odcinek, tym razem o laptopach i o tym, jaki system operacyjny na taniego laptopa. Więc ja jakiś czas temu kupiłem sobie takiego Asusa, nieważne jaki to model, to tutaj nie ma znaczenia. Chodzi o to, że to jest budżetowe urządzenie, no tak w okolicach do 1000 zł. Tak fajnie było, że w tym laptopie był dysk SSD 120 giga, który właśnie wyjąłem. Na tym dysku SSD jest standardowo dostarczany z laptopem system operacyjny Windows 10. No to nawet jest taki certyfikat, jest napisane co to za model, to możecie się przyjrzeć, jak bardzo się interesujecie. Jakaś tam mała ładowarka i tak dalej. Laptop 15 cali z wyświetlaczem takim no HD Ready, tak? Czyli 1366x720. O, klawiatura dość pokaźna, touchpad. Intel Pentium N4200 dokładnie, to jest i 4 GB RAM-u. I słuchajcie, no ten laptop przyszedł z Windowsem 10, która non-stop się aktualizuje. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby Windowsa na takim słabym komputerze wrzucać, zwłaszcza 10, która jest dość zasobożerna. Więc ja stwierdziłem, że pozbędę się tego Windowsa i wrzucę sobie Linuxa. I w tej chwili mam drugi dysk 60-gigowy, to jest ten wyjęty tutaj, co widzicie, 120 giga, ten ma Windowsa, a w środku jest dysk 64 giga z Linuxem. I za chwilę go włączymy, zobaczymy, jak działa na tym Linuxie ten laptop i potem porównamy z powrotem, włożę ten dysk z Windowsem, zobaczymy, jak działa na Windowsie i co jest dostępne, jakie są tak naprawdę standardowe rzeczy w oprogramowaniu dostępne na Linuxie i czy w ogóle warto tego używać. To za chwilę się przełączę na połączenie HDMI. Na razie. Dobrze, to teraz przed nami macie tego laptopa z uruchomionym Linuxem. Jak widać, jest to CentOS 7. Taki był mój wybór. Tych Linuxów jest mnóstwo, ale ja wziąłem ten. I teraz tak, bezpośrednio po uruchomieniu, które dość szybko trwa, ponieważ jest ten dysk SSD 64 GB w tej chwili włożony, możemy sobie obejrzeć, jakie są parametry dotyczące zajętości systemu operacyjnego i pamięci, i dysku, i CPU tak naprawdę. To zobaczcie, mamy 4 procesory, tak jak powiedziałem, to jest N4200. Pamięć, jaką ten system Linux wykorzystuje na dzień dobry, to jest 600 MB, czyli dość mało. Dla przypomnienia, ten komputer ma 4 GB. I przejdźmy może przez to, co jest dostępne w takim Linuxie, teraz w dystrybucjach dowolnych w zasadzie. Więc tak, do internetu mamy Firefoxa, można sobie Google Chroma zainstalować, klienta poczty Thunderbirda, jakieś tam komunikatory internetowe, do biura, co my tu mamy, LibreOffice'a, cały pakiet, to można wrzucić jakiś słownik, do dźwięku i obrazu, czyli do wideo, mamy oczywiście OBS'a Studio, którym właśnie nagrywam, OpenShot'a do edycji, VLC Media Player do odtwarzania filmów, czyli w zasadzie wszystko to samo, co na Windowsy. Jakiś tam program do kamerki, do nagrywania płyt, Audacity też jest, no, także wszystko jest do dyspozycji. Ten komputer jest dość słaby, więc raczej gry nie pogracie, ale tutaj widać, że Minecraft można wrzucić. Co do grafiki, jeszcze możemy taki zastępnik Painta Windowsowego, czyli tutaj jest Pinta. No i do narzędzi jeszcze możemy rzucić okiem, co tutaj jest. Narzędzia systemowe do edycji partycji. I jakieś do upgrade oprogramowania rzeczy. A teraz zobaczmy, jak to sobie działa. Więc na początek włączymy może Firefoxa. Weźmy Firefoxa. Zobaczymy, jak szybko to się uruchamia. Tak jak powiedziałem, to procesor N4200, więc tutaj cudów nie ma. On w pasmarku ma około 2000 punktów, więc dość słabo. Laptop kosztuje około 1000 zł, więc no, nie ma co tutaj oczekiwać cudów. Może, o, Google się zgłosił. Może zobaczmy, jak wygląda zajęcie, zużycie zasobów przy oglądaniu na przykład jakiegoś filmu na YouTubie w Full HD. O, weźmy jakiś tam mój film. Zobaczymy, czy to jest Full HD. To jest Full HD chyba. Zobaczmy. Tutaj mamy manager systemu. Patrzymy, ile pamięci, 1,1 giga przy oglądaniu filmu. Możemy włączyć chyba dźwięk. Nie wiem, czy coś będzie słychać. Nie, dziękuję. Tu wybierzemy sobie jakieś parametry typu, powiedzmy, Full HD. Zobaczmy, jak sobie radzi.
prawie 90%, 80%. Teraz na pełny ekran go. Przewiniemy kawałek. To jest kawałek się, tylko sprawdzamy tak naprawdę, jaka jest zajętość zasobów, jeżeli chodzi o pamięć, jeżeli chodzi o tak naprawdę procesor, ile on tego zużywa, tam Linux, bo mówią, że nie jest optymalny, więc zobaczmy potem to samo, spróbujemy sprawdzić na Windowsie 10. Zobaczymy, który tutaj lepiej sobie daje radę. O, ten kawałek z kamerą może, kiedy coś pokazuje. Przez minutkę i zaraz zobaczymy, jak to wygląda z punktu widzenia obciążenia procesora. Tutaj jakieś rzeczy. Sprawdźmy tylko, czy jest Full HD. Jest. Dobra, możemy go zmniejszyć. Zobaczmy historycznie, jakie było obciążenie. Zobaczcie, około 80%, tak? Pamięć 1 i 2 giga. Tyle to przy Full HD. Teraz może jakąś stronę, a może to wystarczy, jeżeli chodzi o testy YouTube'a i tego. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy do dyspozycji. Powiedzmy, że pakiet biurowy LibreOffice, Worda, tak, czyli odpowiednik Worda. Zobaczmy, jak tutaj będzie zasoby konsumował. Proszę bardzo. Odpalamy Worda, 800 mega tylko nam zjadło pamięci. Stosunkowo słabo tutaj, jeżeli chodzi o zużycie CPU, jest niskie. Coś tam można sobie popisać. Odpalmy jeszcze Excela do tego. Biuro i odpowiednik Excela to jest tutaj Calc. Jakaś baza danych jest, tak, czyli odpowiednik Microsoft Accessa. Mamy tutaj Excela odpalonego. Ile nam zasobów zjadło? Zobaczcie, cały czas jest poniżej 1 giga CPU nisko, widzicie? Także do normalnych zastosowań 1 giga na tym Linuxie by wystarczyło spokojnie, nawet 2-gigowy RAM by był ok. Co do CPU, no to widać, że jednak CPU dość potężne musi być w przypadku oglądania filmów HD. To jest czterokorowiec, taki niskobudżetowy, on tam 5 W zużywa ten procesor, więc no, jest energooszczędny, ale za to też nie jest szybki. Także widzicie, tak to wygląda w przypadku Linuxa. Pozamykamy te aplikacje Worda. Nie jest źle, ten Linux ma to, co potrzebne. Wszystko w zasadzie, co ja potrzebuję tak naprawdę do zabawy. Możemy jeszcze odpalić jakiegoś Minecrafta. Nie wiem, czy to mi się uda. Próbujmy. Próbujmy tego Minecrafta odpalić. Nie wiem, czy go kliknąłem. Chyba go kliknąłem. Zobaczmy. O, jest Minecraft Launcher. Graj. Aha, chyba wyłączyłem swój monitor systemu. To go włączymy. No, chcemy zobaczyć, ile CPU zużyje. I zwiniemy go. Czekamy, aż ten Minecraft się odpali. I co? I zobaczymy. Także tak jak widzicie, na taki mały laptop, strasznie tani, no to ten Linux perfekcyjnie w zasadzie działa. Nie zużywa nawet 100% zasobów. O, teraz przy Minecrafcie, jak odpala Java, no to może więcej. 1,6 giga. Proszę, odpala się ten Minecraft. Na laptopie za tysiaka niskobudżetowym. Tak naprawdę chciałem Wam tylko pokazać, że można na tym laptopie odpalić Minecrafta i że będzie działał w miarę. Zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, chyba powinienem go na pełny ekran wrzucić. Tryb jednoosobowy. Tutaj coś jest już wygenerowane. Wejdźmy sobie do tego świata Minecraftowego. Także widać, że na Linuxie można spokojnie korzystać z pakietu biurowego, oglądać filmy w Full HD na YouTubie, nie ma z tym żadnego problemu. Tam jest też pakiet VLC do odtwarzania filmów, działa też Minecraft bez problemu. W zasadzie wszystko, co potrzebujecie do zabawy takiej, no wiadomo, ten laptop na zbyt wiele nie pozwoli, ale działa, tak? Tu się świat chyba ładuje, Minecraftowy. Zaraz jeszcze chwilę trzeba poczekać, to jest jakaś chyba najnowsza wersja 1.16.3.
Czyli w zasadzie to samo, co na Windowsie byście robili, powiedzmy, bo na pewno tutaj Wiedźmina nie odpalicie, tak? Od tego trzeba zacząć. Ten laptop jest zbyt słaby, ale jakieś takie podstawowe gry chodzą. Podejrzewam, że Counter-Strike też by poszedł wersja na Linuxa pod Steamem, ale nie mam zainstalowanej. Tu jest Steam też na Linuxa dostępny. Pewnie standardowo użytkownicy wybierają Ubuntu, ja wybrałem tutaj CentOS-a, no, z tego względu, że... O, jeszcze się ładuje. Z tego względu, że jednak no, używam w pracy podobnych rzeczy, jakiegoś tam Red Hata. Zobaczmy, jakie tu są parametry. Tu widzicie dokładnie, co ten komputerek w sobie ma. Z tego co wiem, tam około 40-50 klatek to sobie leci. Nie wiem, jak to włączyć tutaj na tym Linuxie. Na tej wersji Minecrafta, przepraszam. Pójdziemy trochę do góry tym ludzikiem. Jak tu się steruje? W WASD chyba. O. I spacja. Także nie jest źle, zobaczcie. Płynnie to chodzi. 50 klatek. Nie wiem, jak mi się to w filmie nagra, ale jest płynnie dość. Nie ma żadnego problemu. Naprawdę nie widać tutaj żadnych lagów. Płynnie działa. Dobrze generuje. Dobra, to może tyle z testów Linuxa. Ja teraz zmienię dysk w tej maszynie i włożę dysk z Windowsem 10. Zobaczycie, co tam się odstawia. To co? To do zobaczenia. Dobrze, szanowni państwo, a teraz mamy Windowsa, czyli tak jak powiedziałem, zmieniłem dysk na ten 120-gigowy, który był dostarczony bezpośrednio z tym komputerem, SSD Samsung, szybki dysk w miarę. Zobaczcie, bezpośrednio po uruchomieniu od razu upewniłem się, że są wyłączone update'y. Zobaczcie, są wyłączone aktualizacje? No są, prawda? I zobaczcie teraz, jak wygląda z punktu widzenia menedżera procesów. W teorii nie powinien nic ściągać. Co chwilę coś sobie tutaj zaciąga ta maszyna. O. Na dzień dobry Windows zjadł 2,1 giga, czyli 2 giga 100 megabajtów. W porównaniu do tego Linuxa, który zdaje zjadał tylko chyba 680 mega. No ale działa, tak. Wygląda na to, że jest w porządku. Tu macie procesor. Można sobie DXdiaga odpalić też, ale tego nie będę robił. Zobaczmy ten sam test, czyli spróbujmy Firefoxa. Jakiegoś YouTube'a w Full HD. Zobaczymy, jak będzie to performowało. Tutaj ten Firefox też mi się odpala w miarę powoli. Co my tu mamy? YouTube. Jedziemy. Ten sam test, co pod Linuxem. Nie mam tu niestety Minecrafta. Może mi się uda go zainstalować. Tutaj, o, oczywiście pod Windowsem musicie mieć antywirusa, no bo wiadomo, zaraz się coś złapie. Nie, dziękuję. Spróbujmy odnaleźć ten sam film. Zobaczymy, czy mi się uda. Chyba tak nie pójdzie. Nie jestem pozycjonowany na początku. To może po nazwisku. O, dobrze, tu są jakieś filmy moje. Wejdziemy tutaj sobie. Ten sam film co wtedy. Upewnijmy się, że jest Full HD. Tam było Full HD. Ściszymy troszeczkę. No, ale lepiej tak. Nie no, ściszę. Żeby jednak głos był, tylko cicho. I zobaczmy teraz, jak wygląda obciążenie. Zobaczcie, tutaj jest 100%. Cały czas 100%. Windows 10, słuchajcie. Full HD, nawet jeszcze nie powiększyłem ekranu. Przejdźmy do tej części tutaj. Także, który jest bardziej efektywny? No, musicie sami stwierdzić. No, po mojemu Linux sobie lepiej radzi. Zobaczcie. Dożyłem czasów, kiedy Linux działa lepiej od Windowsa na laptopie. Masakra. Ok, to jest ten mój film. Oglądaliśmy to samo tam pod Linuxem. I co mogę powiedzieć? No, wnioski musicie wysnuć sami, tak? W miarę płynnie to tutaj pokazuję. Zresztą tam też było płynnie. Nie wiem, jak się to nagra na tym materiale.
Zobaczmy, jak tam nasza CPU i pamięć. No, lekko nie jest. Zobaczcie, 3 GB. Tam było 1 i 2, coś około. I CPU non-stop na max. Widzicie? Teraz troszeczkę zasłoniłem ten obraz. Także tyle z testów Firefoxa. No oczywiście aplikacje mam podobne. Mam Thunderbirda, Firefoxa, VLC Media Player, Google Chroma, jakieś tam rzeczy do RTL SDR-a. LibreOffice'a mam też. O, zobaczmy, jak LibreOffice'a odpalimy. Chyba to się nazywa Write, ta aplikacja, tak? LibreOffice Writer. Zobaczmy, jak on tutaj nam zje zasoby. Także widzicie, no wesoło nie jest, tak? Nie wiem, dlaczego dołączają do takich słabych laptopów Windowsa 10. Kiedyś jeszcze, jak był Windows 7, to miało to sens. Ale teraz, no, nie wygląda to za dobrze. Jeżeli macie możliwość kupienia, chociaż teraz już chyba nie ma siódemki, ale jeżeli macie, no to sugerowałbym właśnie laptop z siódemką, jeżeli taki low-end. Dobra, zobaczcie, odpaliłem Writera, piszę jakiś tam tekst. Odpalę jeszcze ten drugi. Calc, tak? Calc. LibreOffice Calc. Są dwie aplikacje uruchomione? Są, tak? Zobaczmy, ile pamięci. No, trochę mniej, 2 i 3. Jak widać, dobijał go ten YouTube i Firefox bardzo dużo zasobów konsumował na Windowsie. Pod Linuxem jest troszeczkę lepiej. Nie wiem, z czego to wynika. Podejrzewam, że jakiś scheduler. 2 i 3 giga. To i tak jest dwa razy więcej prawie niż na Linuxie, prawda? Aktualizacje nie chcemy. Dziękujemy Państwu. Nie chcemy. No i wnioski nasuwają się proste, tak? Że jednak mimo wszystko na takich słabych komputerach Linuxy sobie lepiej radzą, przynajmniej w tej chwili. Ja tu nie mam Minecrafta, żeby wam pokazać, ale podejrzewam, że zabiłby ten komputer pod Windowsem. W każdym bądź razie, no wnioski się nasuwają same. Także już teraz wiecie, dlaczego przeszedłem z Windowsa na Linuxa, w tym wypadku CentOSa 7, z Windowsa 10 na CentOS 7 i mogliście sobie sami zobaczyć, jak wygląda tak naprawdę performance, czyli jak ten komputer pracuje pod obydwoma systemami. Mam nadzieję, że ten krótki film się wam podobał. Jak chcecie troszeczkę więcej się dowiedzieć o Linuxach, Windowsach, to dajcie znać. Dajcie oczywiście łapkę w górę i zasubskrybujcie. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.